Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy 19 grudnia i rozpoczynamy 19 vlogmas. Jest niedziela, pogoda jest okropna, serio, taka paskudna, że masakra. Pada. Jest szaro, buro, zimno, no po prostu masakra. Ja dzisiaj wstałam, dokończyłam nagrywać wczorajszego vlogmasa, bo wczoraj nie byłam trochę w stanie, nie miałam też kiedy do końca, wróciłam późno do domu, także dograłam go dzisiaj rano. A teraz już rozpoczynam kolejnego vlogmasa, zjadłam śniadanie, byłam na spacerze z Luną i teraz zaczniemy sobie od otworzenia kalendarzy adwentowych, które leżą tam za mną. Także let's go! Okej, zaczniemy od kalendarza z Kindera. I dzisiaj otwieramy 19 okienko. Tutaj jest. I dzisiaj będzie Kinder Bueno. Dokładnie tak. Nic nowego. Teraz czas na Nyxa. I dzisiaj obstawiam cień jakiś. No i zgadłam. Nie jest to do końca mój cień, bo taki niebiesko-błyszczący. Ja nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby się pomalować takim cieniem. No ale ładny pigment ogólnie. Może jakby się go tak ładnie rozłożyło, to byłby jak taki pigment z Euforii. Proszę bardzo. Mam dzisiaj strasznie słabe światło. Serio, nie wiem, o co chodzi. O, nawet nie jest taki niebieski, tylko jest taki lekko fioletowy, no bardzo ładny. Wygląda jak faktycznie jak pigment z Euforii. Także cofam to, co powiedziałam. Myślę, że może mi się przydać. W ogóle może postawimy sobie tą latarkę tutaj. Będzie lepiej widać, no dużo lepiej. Okej, lecimy dalej. 19 okienko mamy tutaj. I dzisiaj mamy smak jogurt i marakuja. Także super, ja uwielbiam te owsianki jogurtowe, bo one są pyszne. Czas na Sephora. Uwaga, uwaga, 19 okienko. Tutaj na dole jakieś takie dość spore, ale lekkie. Także obstawiam, że będzie to nic takiego jakoś super. No i mamy kolejną maseczkę. Serio, maseczka pod oczy granatowa. I dzisiaj mamy nerkowce. Zarąbiście. Nerkowce to są w ogóle moje ulubione orzechy. Jeszcze jak są takie słone, to już w ogóle są przepyszne. Proszę bardzo, tak się prezentują. Czas na kalendarz od mojej mamy. I dzisiaj jest to coś dość ciężkiego. Okej, jakiś kosmetyk. A nie, nie kosmetyk, świeczka. Ładnie pachnie już w ogóle przez opakowanie. Pachnie kremem Nivea. Nie da się tego otworzyć totalnie. O Jezus, nie kremem Nivea. On pachnie lawendą. Przepięknie, Boże, mogłabym wąchać cały czas, zarąbiste. Tak ona w ogóle wygląda. Strasznie ciężko się otwiera. Pudełko jest takie troszkę ciężkie, ale tak się prezentuje. Proszę bardzo. The Body Shop. Uwaga, uwaga, 19 okienko. Mamy tutaj, jest to, uwaga, uwaga, jakiś krem. Body Butter, czyli masło do ciała. Ale pięknie. Jezus, pachnie, kojarzy mi się strasznie z dzieciństwem ten zapach. Przepięknie pachnie, tak wygląda. Tak pachnie masełkiem Shea, no bo ogólnie ono jest na bazie masełka Shea. To tyle, moi drodzy, ja muszę tutaj teraz posprzątać, bo jest straszny syf, bo robiłam i haul z Sinsay i otwierałam dwa razy kalendarze, także dajcie mi chwilkę, ja to ogarnę i zaraz do was wracam. Moi drodzy, postanowiłam, że z racji zbliża się koniec roku, zrobimy sobie tak jak w zeszłych vlogmasach podsumowanie tego roku i zobaczymy krok po kroku moją galerię zdjęć, jak to wyglądało, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba. Prosiliście mnie o to, jak pytałam o pomysły po prostu na tegoroczne vlogmasy, to dużo osób właśnie podało, żeby zrobić takie podsumowanie. Lecimy do stycznia. Uwaga, uwaga. A więc co, ja się przesuwam i proszę bardzo, już widzicie, co będziemy oglądać. No i zaczynamy oczywiście od nowego roku i Sylwestra, które spędziłam w Dubaju i to było pierwsze miejsce, które odwiedziłam w 2021 roku. Wtedy mieliśmy jakby taką kolację z widokiem na najwyższy budynek na świecie, z którego Burj Khalifa, z którego właśnie wychodziły fajerwerki. Wyglądało to przepięknie, naprawdę. Myślę, że Sylwester w Dubaju jest zdecydowanie wart zobaczenia, bo było naprawdę mega ślicznie. No i tak właśnie spędziłam Sylwester i Nowy Rok. Wyjazd do Dubaju był naprawdę przepiękny. Tutaj powstał też również pierwszy pomysł na zrobienie tego tatuażu, który jest już u mnie na ręce. 1 stycznia dokładnie, także no,
nowy rok rozpoczęłam od pomysłu na tatuaż. No było przepięknie, trafiła nam się piękna pogoda, jeżeli w Dubaju w ogóle może być jakaś inna. No ale skoczyłam też na przykład, a raczej nie skoczyłam, tylko zjechałam na takiej ogromnej Tyrolce, także też było bardzo, bardzo fajnie. Byliśmy oczywiście w Atlantis, lecieliśmy także helikopterem właśnie nad Palmą. No i wróciłam do domu i rozpoczęłam treningi i moi drodzy, wtedy ćwiczyłam dosłownie codziennie, dzień w dzień. Oczywiście zaczęłam od kilku dni w tygodniu, a później jechałam dzień w dzień, ćwiczyłam, strasznie się wciągnęłam w to, no i po prostu byłam jedną wielką fitnessiarą, brakuje mi tego strasznie. Ale ciężko mi wrócić do tych treningów, naprawdę strasznie ciężko mi wrócić do tych treningów, no ale mam nadzieję, że się uda. No ale wtedy ćwiczyłam naprawdę cały czas, cały czas, w każdej wolnej chwili, nawet czasem robiłam kilka treningów dziennie. Spadł też pierwszy śnieg, proszę bardzo, jak dużo było, 14 stycznia miałam sesję z rurki, dalsze ćwiczenia. To jest jedna w ogóle z moich ulubionych sesji, jaką mam, bo te zdjęcia wyszły przepiękne właśnie w tym śniegu. To już był 15 stycznia, no później nic jakiegoś super wielkiego się nie działo, mieliśmy oczywiście zdalne. Pierwszy raz poszłam do fryzjera, do Ani Prostuje. Niestety Ania wraz ze swoim chłopakiem i pieskiem kilka tygodni temu zginęli w wypadku podczas jednej z burz we Wrocławiu. Zawaliło się na nich drzewo. No i ogólnie dla mnie to jest turbo przerażające, jak szybko życie się może skończyć. Także no masakra, jednego dnia kogoś widzimy, a później już nie zobaczymy go nigdy. To jest dla mnie przerażające. No później dalej się nic wielkiego nie działo, dalej miałam zdalne, uczyłam się, spotykałam ze znajomymi i tutaj właśnie się zaczęły moje pierwsze imprezy właśnie w 2021 roku. Zaczęłam chodzić na różne domówki, na różne właśnie imprezki, no to się zaczął ten okres też taki osiemnastkowy. Także często się widywałam ze znajomymi po prostu i fajnie, bo strasznie nas, mam wrażenie, te imprezy zbliżyły do siebie i tak mimo to, że mieliśmy wcześniej też dobry kontakt, to jednak przez to, że się tak często widywaliśmy, to naprawdę mocno się do siebie przywiązaliśmy. Zaczęła się moja obsesja na punkcie Toma Hollanda. Zaczęłam oglądać właśnie Marvela tak na przełomie grudnia ze styczniem. No i tutaj właśnie już zaczęłam jakieś zdjęcia zapisywać, jak widać. O, mam też moje pierwsze Jordany, 28 stycznia kupiłam swoje pierwsze Jordany, no a teraz mam już ich dość sporo. Dalej ćwiczyłam i ja powiem wam, że naprawdę wtedy ćwiczyłam cały czas, o tutaj też jakieś soczki. Czy miałam imprezę, to przed imprezą, po imprezie, nieważne w jakim stanie byłam, szłam zrobić ten trening i nie narzekałam i muszę do tego wrócić. Ale wtedy zaczęłam w styczniu, także tak naprawdę mam czas jeszcze. Na wakacje miałam najlepszą formę w moim życiu. Tutaj kolejne jakieś domówki. Proszę bardzo, nie wiem, jakieś imprezki, nie imprezki. No ogólnie tak luźno spędzałam czas, miałam dużo właśnie swobody przez to, że mieliśmy zdalne, miałam czas na wszystko. Miałam czas, żeby sobie zrobić dobre śniadanie, żeby się pouczyć, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby sobie poćwiczyć. No mi naprawdę, ja jestem taką ambitną osobą, jeżeli mam dużo czasu, to potrafię z nim zagospodarować. I widzicie, codziennie jadłam na śniadanie jakieś takie pyszne owsianki z owocami i w ogóle, no dosłownie codziennie to jakieś placki robiłam, właśnie dużo ćwiczyłam. Uczyłam się, spędzałam właśnie też ten czas ze znajomymi. Tutaj, proszę bardzo, do Kariny jeździłam, spotykałam się z nią. Także naprawdę potrafiłam zagospodarować tym czasem, który miałam. O, proszę bardzo, 1 stycznia wpadłam na pomysł, 9 lutego miałam już gotowy tatuaż. Także dość szybko przeszedł do realizacji. O, pojechałam na narty razem z Kariną, było mega śmiesznie. To ogólnie było na takim orczyku, który jest u mnie tutaj na wzgórzach Trzebnickich. Także to jest coś małego takiego, to nie były narty, ale strasznie chciałam wtedy sobie gdzieś pojechać na narty i wiecie, tak naprawdę pojeździć, no ale wszystko zamknęli znowu. Siedzieliśmy w domu, także się nie udało, no ale sobie chociaż wtedy troszkę pojeździłam. O, i zaczęłam też oglądać Euforię.
I mega mi się spodobała i miałam taki vibe na takie właśnie jakieś brokaty, fiolety, takie niebieskie, granatowe, różowe. Lubiłam, jak wszystko się błyszczało, chodziłam sobie też na dużo imprez, więc to wszystko się ze sobą wiązało. Słuchałam muzyki, kupiłam sobie takie LEDy do pokoju, robiłam nawet sobie paznokcie takie błyszczące. No miałam fazę po prostu na tą euforię, także czekam teraz na drugi sezon, bo bardzo mi się podobało. Chociaż jest to bardzo mocny serial, to i tak był naprawdę fajny i mogę go Wam wielu polecić. Moja pierwsza osiemnastka odbyła się 20 lutego, to była osiemnastka mojego kolegi z gimnazjum. O, tutaj zrobiłyśmy też taki, my z Martyną zrobiłyśmy takiego torta, jest filmik z tego na kanale, także zapraszam. No i ogólnie tak, ćwiczyłam imprezy i tak na zmianę wtedy co było. Fajnie wspominam ten okres, ale nic wielkiego większego się nie działo, no bo siedzieliśmy w domu, co nie? Kolejne jakieś domóweczki. O, bardzo lubię ten filmik, mam mega klimacik, serio. Okej, okay, później mamy jakieś kolejne imprezy, tutaj domówka akurat u Kariny. Też jak mieliśmy zdalne, to przyjeżdżałam do Kariny i po prostu siedziałyśmy razem, ja na telefonie, na lekcjach, ona na swoim komputerze i tak sobie siedziałyśmy, gadałyśmy i w ogóle spędzałyśmy razem czas. Ćwiczyłam, zaczęło się też robić coraz cieplej, no bo marzec, końcówka marca, chociaż to akurat było strasznie zimno, ale no ogólnie zaczęliśmy robić sobie ogniska ze znajomymi, także też było bardzo, bardzo fajnie wtedy. No spoko, spoko okres, bardzo fajnie go wspominam. O, zaczęłam grać znowu w Minecrafta ze znajomymi na lekcjach, na zdalnych. Później zaczęłam się pakować na mój wielkanocny wyjazd, który miał miejsce dokładnie 1 kwietnia. Tak? Tak, 1 kwietnia albo 2 jakoś tak, wyjechaliśmy do Meksyku i to był drugi kraj, który zwiedziłam w 2021 roku, właśnie Meksyk. Było przepięknie, mieliśmy domek z widokiem na taką dżunglę, z basenem. No ogólnie, jest ogólnie vlog z całego tego wyjazdu na moim kanale, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Byliśmy też na Holboxie, takiej przepięknej wyspie. No ogólnie było przepięknie, no sami zobaczcie. O, zjeżdżaliśmy też takimi pięknymi tyrolkami w głąb dosłownie dżungli, także no mega, mega widoki. Polecam wszystkim, jak będziecie kiedyś w Meksyku, to koniecznie jedźcie do Explora. Później po powrocie z Meksyku, to był dokładnie, uwaga, uwaga, no trochę tam byłam w tym Meksyku. O, i spotkałam też Maćka Musiałowskiego, proszę bardzo. No, no i później pospotykałam się jeszcze z Martyną, tutaj widzę też właśnie z Łukaszem. Kolejna osiemnastka i tym razem była to osiemnastka mojej koleżanki Gabi, też jedna z fajniejszych, mi się wydaje, imprez. Pierwsza taka prawdziwa osiemnastka, bo tamta pierwsza była zrobiona w domu jako taka domówka, ta już była na sali, tak w ogóle wszystko było ogarnięte, także rozpoczął się taki okres właśnie imprezowy. Później dalej często ćwiczyłam, kolejne jakieś ogniska, spotkania, proszę bardzo. Kolejne ogniska. No ogólnie dużo wychodziłam z domu i bardzo dużo czasu spędzałam właśnie ze znajomymi. Także tutaj się akurat troszkę więcej już zaczęło dziać. Zaczęło się robić ciepło, no bo maj, więc jakieś też foty były. Dalej ćwiczyłam. O, ale to było w ogóle przez majówkę, miałam COVID-a. I tutaj to był trening, który zrobiłam pierwszy raz po 2-tygodniowej przerwie właśnie ze względu na COVID, który miałam i miałam wtedy strasznie, strasznie osłabioną kondycję i w ogóle ten trening poszedł mi beznadziejnie, mimo to, że jak widać formę dalej miałam i ciało miałam dalej ładne, to naprawdę ten trening był strasznie słaby i później straciłam przez to motywację, czyli tak naprawdę tą taką zajawkę na ćwiczenie odebrał mi strasznie COVID, bo przestało mi się chcieć to robić, przestało ogólnie mi się chcieć ćwiczyć i w ogóle, także troszkę spauzowałam. Tutaj kolejna osiemnastka, tym razem mojej koleżanki z klasy. Maj, także jakieś fotki tutaj tradycyjnie w rzepaku. O, proszę bardzo, ściągnęłam rzęsy z racji, że dostałam ogromnego uczulenia i skóra z powiek schodziła mi dosłownie płatami, to była masakra, nigdy już więcej nie przyczepię rzęs. Tutaj też jakaś domówka związana z Fame MMA, bo właśnie my lubimy oglądać ze znajomymi tak wspólnie MMA, więc najczęściej ktoś po prostu robi jakąś domówkę i sobie razem oglądamy. O, proszę bardzo, tutaj widzę, że jest wielki powrót do szkoły. 17 maja dokładnie wróciliśmy do szkoły. Mieliśmy tutaj taki luźny dzień, jak widzicie, tańczyliśmy na lekcjach, tutaj sobie siedzieliśmy, taki integracyjny dzień mieliśmy.
Chociaż my byliśmy najbardziej zintegrowani na świecie po tej kwarantannie, no ale mieliśmy integracyjny dzień. Także fajnie, fajnie go spędziliśmy. No i zaczęła się szkoła. Wróciłam do tej budy codziennie. Chodziłam do niej, nie narzekałam, bo po takiej długiej przerwie nie można było. Tutaj kolejne jakieś osiemnastki. Proszę bardzo. Widzę, o proszę bardzo, zdjęcie do prawa jazdy, czyli pewnie zaraz gdzieś tutaj będę się zapisywać na jazdy, bo zapisałam się właśnie w maju, jakoś tak, na przełomie maja, czerwca. O proszę bardzo, tutaj moje pierwsze jazdy 26 maja, urodziny mojej mamy, proszę zobaczyć, jaka piękna. Spędziliśmy wtedy bardzo fajnie ten dzień na rynku, w restauracji. Tutaj kolejne, o proszę bardzo, FMMA oglądaliśmy. Też jakaś domóweczka, tym razem u Marcina. O, kolejna osiemnastka, tym razem Oli, mojej koleżanki z klasy. Proszę bardzo, o. Bardzo fajnie wtedy było. Shisha bary ze znajomymi. No ogólnie bardzo fajnie, o proszę bardzo. To był już tak naprawdę końcówka roku szkolnego. Tutaj jeszcze oczywiście kibicowaliśmy Polsce. No i moi drodzy, dokładnie 25 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Miałam wtedy czerwony pasek, także byłam z siebie bardzo, bardzo dumna. No i co, jeśli chodzi o całe wakacje, nie będę Wam tutaj jakoś strasznie opisywać, z racji, że jest na moim kanale Mukbang i w tym Mukbangu jest dokładnie opisane całe moje wakacje krok po kroku, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co tam się wydarzyło, to zapraszam bardzo serdecznie, ale zaczęłam właśnie od klubów, na drugi dzień był koncert OYO, kilka dni później pojechałam na 3 tygodnie do Miami, na IEFA, na kurs językowy i to były naprawdę najlepsze wakacje w moim życiu. Wróciłam z IEFA, pojechałam z moją koleżanką Kariną do Bułgarii na 10 dni. Tutaj pojechałam też na koncert do Krakowa ekipy, bo dostałam zaproszenie, więc widziałam Martynę. Wszystko zorganizowałam sama, zaś moi rodzice wtedy byli na wyjeździe w Stanach, także zarezerwowałam nam hotel, zarezerwowałam nam taksówkę. Po prostu z dworca do hotelu mieliśmy też oczywiście właśnie bilety na pociąg, także wszystko było bardzo fajnie zorganizowane. No później pojechaliśmy nad jeziorko do Gryfowa z moimi znajomymi. No i wróciłam, zrobiłam swoją imprezę 18. Też bardzo fajna impreza, wyszła super. O, proszę bardzo. I później pojechałam na ostatni wyjazd tego roku, czyli wyjazd z moimi znajomymi z klasy do Bożkowa. Też było bardzo fajnie i super. Wspominałam właśnie ten czas. Też oglądaliśmy Heiliga chyba tutaj akurat. No, bardzo fajnie było. A wakacje zakończyłam klubami ze znajomymi z Bułgarii, których tam poznałam. Także również było bardzo, bardzo fajnie. No i co? Wróciłam do szkoły. Jeszcze chodziłam na jakieś plenerki w tym stylu, bo było cieplutko. Jakieś też kolejne osiemnastki, to akurat osiemnastka Wini, mojej koleżanki. Szkoła, festiwal pizzy i 10 września pod nasz dach wzięliśmy Lunkę, która teraz w porównaniu do tego pieska jest już giga duża, no mega malutka ona była. Zobaczcie, jaka malutka, Boże, mieściła mi się tak w jednej ręce, teraz też się mieści, ale wylewa się na wszystkie strony po bokach, no a była przepiękna, naprawdę. Znaczy dalej jest piękna, ale wtedy był taki słodziak mały, że masakra, no. Dalej szkoła. Dalej ćwiczyłam, ale już nie tak często, już w sumie tutaj po wakacjach zepsuła mi się moja kondycha i moje ogólnie takie zapalenie do ćwiczeń. Tutaj widać, że się zaczęła szkoła, bo 3/4 zdjęć to notatki. Wyjazd do Warszawy, pierwszy wyjazd, taki dalszy Luny, było super. Byłyśmy w sumie wtedy z moją mamą, bo ona jechała tam do lekarza i ja pojechałam przy okazji z nią. A tydzień później pojechałyśmy razem do Krakowa. Tutaj jeszcze byłam ostatni raz u fryzjera, u Ani prostuję. No i moi drodzy, tutaj właśnie pojechałam do Krakowa. Proszę bardzo, kolejny wyjazd Lunki. W sumie minęło już bardzo dużo czasu od tego wyjazdu, a wy dalej nie wiecie, czemu tam byłam. Ale może kiedyś się dowiecie, zobaczymy. Poznajecie to miejsce? Dajcie znać, jestem ciekawa, czy ktoś kojarzy. No i wróciłam, wypuściłam mój drop 1 października, bluzy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała okazję zrobić coś takiego. Kolejne Fame MMA, kolejne spędzone ze znajomymi, szkoła, kolejna osiemnastka, kolejna osiemnastka.
mukbang tutaj właśnie ten nagrałam na temat wakacji. I tutaj jest 18 Kariny, a dzień po 18 Kariny, moi drodzy, wyjechałam na weekend, taki dłuższy weekend do Paryża i również to był super wyjazd, naprawdę bardzo fajnie go wspominam, mega mi się podobało, pobrałam sobie takie super jakieś stylówki i czułam się jak gwiazda po prostu chodząca po tym Paryżu, także było naprawdę mega i kupiłam też swoją pierwszą poważną torebkę, czyli torebkę Prady, za ciężko swoje zarobione pieniądze, także byłam z siebie dumna. Wróciłam z Paryża, nadrabiałam zaległości, spotykałam się dalej ze znajomymi, chodziłam na osiemnastki, trochę ćwiczyłam, tutaj zaczął się okres imprez halloweenowych, jak widać, tutaj dalej ta impreza halloweenowa, tutaj właśnie już samo Halloween, spędziłam na klubach ze znajomymi. Do Paryża miała miejsce jeszcze 18 mojego kolegi z klasy, a na kolejny dzień albo 48 godzin później wyjechałam na 10 dni do Miami i ten wyjazd również wspominam super, było przecudownie, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i co? I wróciłam do szkoły. Kolejne jakieś osiemnastki, tym razem przebierane, jakieś współprace, ćwiczenia. Zdałam egzamin, teorię państwową, także byłam z siebie dumna. Jakieś fotki. Kolejna osiemnastka, to była w ogóle najlepsza osiemnastka, na jakiej byłam. Serio, bawiłam się mega. No i dotarliśmy do vlogmasów, czyli tak naprawdę tego, co dzieje się teraz. Więc już wszystko wiecie, jesteście na bieżąco. I co? No i tak naprawdę to tyle, co miałam do powiedzenia a propos tego roku. To był ciekawy rok, dużo się w nim wydarzyło i naprawdę bardzo dobrze go wspominam. Dajcie znać, czy Wam też się przydarzyło dużo fajnych rzeczy. A ja swoją drogą już się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać, czy Wam się podobał. Tym razem jest to taki bardziej statyczny odcinek. Otworzyliśmy sobie kalendarze, coś tam do Was pogadałam, no ale głównie jednak siedzieliśmy tutaj i opowiadałam właśnie o tym roku. Ale jutro będzie taki bardziej vlog, który więcej pokazuje, także czekajcie. A my widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć!